Siema, lecimy z drugim odcineczkiem z Mad Games Tycoona. Tutaj kończymy swój silnik, niestety mamy 9 tysięcy tylko, więc... musimy jak najszybciej to ogarnąć. Bo będzie lipa, jak nie zrobimy nic. Mamy jakiś kontrakcik. 30 tysięcy nam da, kozak. To nas uratuje. Okej, okay. Wydają jakieś gierki. Zobaczymy, jaki będzie kolejny trend. Jak będzie jakiś... w miarę, to spróbujemy też coś zrobić. Jakąś gierkę. O, jakiś nowy silnik jest dostępny. Mam nadzieję, że z naszego zaczną korzystać. W końcu. Dobra, stoiska nie bierzemy, bo nie mamy pieniędzy na takie rzeczy. Okej, okay. I jest kolejny kontrakcik, kozak, 20 tysięcy. Jezu, oni co chwilę chodzą do tego kibla. Come on. Róbcie to, typy. Nowe badania. Niestety nie mamy pieniędzy póki co na badania. Szkiel... co to jest? RPG szkielety. Okej. Okay. Spróbujemy sobie zrobić gierkę RPG szkielety. Chyba nie mamy czegoś takiego. Czy my mamy, możemy szkielety zbadać? Aha, my RPG nie mamy zbadanego w ogóle nawet. No to kiepsko. My potrzebujemy pieniędzy. 50 tysięcy kosztuje zbadanie RPG. Mamy kontrakty na stworzenie gier, ale... to jest strasznie ryzykowne, żeby to zrobić. Chyba póki co nie chciałbym. Zoptymalizuj silnik. Dobra, mamy cały czas jakieś kontrakty, więc jest dobrze. W sumie to jeden. Jednego zostawię. A ten pójdzie badać już te RPG-i. Tylko to chyba bardzo dużo czasu weźmie. O! Poszła jedna licencja na gierkę. 8 tysięcy wpadło. Mam nadzieję, że zrobił dobrą gierkę. Kredyt bankowy. Plus 200% oprocentowania. O Jezu. Mamy lipę. Dobra, spłacamy kredyt. Nowe narzędzie deweloperskie. SafeForce. To pewnie przeciw piractwu i tak dalej. Dobra, ktoś tam wydał jakąś gierkę. No, nas tu nie ma, bo nic nie zrobiliśmy. Póki co staramy się przeżyć. Soccer menadżera zrobili. Okej. Nie ma zleceń więcej. Dobra, przesuwamy go tutaj. Ha, nie mam dla niego tego. Biurka. Dobra. Dobra, mamy marketing. Odblokowany. Mam nadzieję, że tamten, że oni w końcu wydadzą tą naszą gierkę. Tą gierkę na naszym silniku mamy. 56 tysięcy zarobiliśmy. Więc całkiem okej. Okay. Czekamy dalej, aż się zresearchuje to. Spróbujemy zrobić gierkę na tym RPG-u. Poboczny gatunek został odblokowany, okej. Okay. Czyli tak. A, jeszcze nie mamy szkieletów chyba. Tematy. A, gdzie są szkielety? Tutaj. Sport, survival, szkielety, 10 tysięcy, dobra, szybko, róbcie to, robimy zaraz gierkę. Nie wiem, czy mi pieniędzy starczy na zrobienie tej gierki. Mam nadzieję, że tak, ale zobaczymy. No, come on,
wchodzą co chwilę do kibla. Nie wiem, czy zdążymy się wbić w ten trend. Tak naprawdę. Zostały 23 dni. Gdzie jest ten drogi? Tutaj. A, stwórz grę. Chronozy. Pudełkowa. A, wszyscy. Tak, tak. Szkielety. Bez podtematu. RPG. Zręcznościowa? Nie, niech będzie samo RPG. Nasz silnik. 53 tysiące produkcja gry. 58 tysięcy. RPG, RPG, grafika na pewno. Fabuła. Atmosfera bardziej. Głębia gry. I nałogowy gracz. 58 tysięcy. Dobra, tutaj na pewno damy bardziej grafikę. Dźwięki. I gameplay. $58 000, musimy wziąć kredyt. 25 tysięcy. No i co, robimy. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że się zmieścimy w tym czasie. Mamy 22 dni na wydanie gierki. Nie, nie bierzemy udziału. Czy ja te błędy później mogę jakoś naprawić? To jest ciekawe. 14 dni. Oni jeszcze do kiblasu wychodzą. No, dawaj gościu. 10 dni. 11. Dawaj, dawaj, dawaj. No nie teraz do kibla. Halo. No. Dobra, mamy to. Nie chcę jeszcze wydawać. Czy oni mogą naprawić te błędy? Czy nie? Nie naprawiają błędów, dobra. Wydawca. RPG. Nie ma nikogo na RPG. Z nim mamy dobre relacje. Dobra. Wydamy to sami, a nie możemy sami. Dobra, niech będą oni. Nie ma jeszcze, jest jedna gra z tego gatunku. Narzędzia deweloperskie dla innych platform. Okej, okay. Na dwie platformy możemy gry robić. 19%, o Jezu. Rozgrywka bardzo słaba. 6%. Grafika całkiem w porządku, to zarazem z pewnością wyjdzie lepiej. Dźwięk za słaby. Sterowanie. Rozgrywka beznadziejna. O nie. Ale w topę mamy. Nie ma zleceń. Ale mamy w topę. Naprawa błędów. Nowe obiekty, dodatkowe grafiki. No dobra. Nie, grafiki nie. Muszę gameplay podrasować. A za wszystko ile mi wyjdzie? 6 tysięcy. Dobra, wiecie co? YOLO. Robimy to. Zobaczymy, może wzrośnie trochę sprzedaż.
300 sztuk się sprzedało. 500. 700. Tysiąc sztuk. O Jezu, minus 70 tysięcy. Ale tragedia. Co? Jaka najgorsza gra roku? Znowu my. Nie. Tak ciężko się robi gry w tej grze. Dziwnie to zabrzmiało. Naprawdę. O, jest licencja kolejna poszła. Logiczna średniowiecza. Dobra, wyszła aktualizacja. Nie mam pojęcia, czy cokolwiek na tym zarobimy. Prosty silnik 3D możemy zbadać. Moglibyśmy sobie to zbadać i zrobić nowy silnik. Mamy kolejne zlecenie. Dobra, on pójdzie badać. Cechy. Prosty silnik 3D. 35 tysięcy, dobra, go. Nie, tylko on sobie nie poradzi tutaj. Sam. We dwóch nie, czy sobie poradzą. Nie poradzą sobie. Nie gadajcie, że będzie w topa. Będzie w topa. Tak? Ale tragedia. Jesteśmy na minusie. Muszą zrobić jakąś dobrą grę na naszym silniku. Czy ktoś zrobił jakiś silnik? 14 tygodni, dobra, da sobie radę. Nie bierz udziału. 200 tysięcy dostaliśmy. Oh yeah. Dobra. Robimy szybko to i wypuszczamy nowy silnik. Na ten trend już się chyba nie załapiemy, jeśli chodzi o nowy silnik. Ale na kolejny powinno być ok. Tak mi się wydaje. Wiecie co? Zatrudnimy sobie gościa. Praca biurowa. On pójdzie tutaj. Może budować dla nich specjalne miejsce odpoczynku. Okej, okay. Pokój pracowników. I on będzie robił zlecenia. Ale nie ma aktualnie. Czy ja mogę im pomóc? Nie mogę im pomóc. No co on ma robić? No to teraz mamy problem. Bo ja go dałem do zleceń. I teraz pieniążki uciekają, a zleceń nie ma. Może czemu oni co chwilę chodzą do kibla? Safe Force V3. No, ten typ co chwilę chodzi do kibla. Halo. 7 tygodni, nie zrobi tego. Ale dużo pieniędzy za to jest. We dwóch to zrobią, mam nadzieję. Ale nie wiem. No zróbcie to, proszę. Dobra, nas tu nie ma, na szczęście. Tysięcy dostaniemy, jak to zrobią. Nie zrobią. Zrobili.
Dobra, możemy kupić licencję. Ale ja bym chciał. Zapis gry. Okej, zlecenia kolejne. 88 tysięcy, dobra, dawaj. 18 tygodni na to mają, to na easy zrobią. Co my tutaj mamy ciekawego? A możemy kupić licencję? Narzędzie deweloperskie. Okej. Gościu jeden tydzień siedzi w kiblu. Dobra, musimy zrobić i wydać ten silnik. $250 000. Dobra, robimy ten silnik. Chociaż... Aha, bo on tu jeszcze ten zapis robi. Dobra, niech zrobi tu ten zapis. On mu pomoże. Niech zrobią ten zapis i zrobimy... platformową małpy. Co? Okej. Mamy zlecenia kolejne. 90 tysięcy. Na spokojnie. Dobra, my teraz chcemy zrobić silnik nowy. W sumie możemy ulepszyć chyba. 1 plus. Mamy 30% udział w zyskach i 10 tysięcy. Aha, no tak. 50 tysięcy. Dobra, robimy to. Aha! Nie, ja muszę nowy zrobić. Ja muszę zrobić pod platformówki. Mega Factory 2. Aha, nie zrobię. O Jezu. Gatunki platformowa. 40 tysięcy. Nie bierz udziału. Jakby ten gość tak do kibla nie chodził, to było fajnie. Dobra, wiecie co? Póki co opracujemy sobie różne rzeczy tutaj i zrobimy na kolejną modę jakiś silnik. Od razu wlecimy w to. Nie wiem, po co to robię. Ale dobra, tu jeden może sobie siedzieć. Tego damy tutaj i porobimy kontrakty. 12 tygodni, 1000. To by było spoko. Zobaczymy, jaka kolejna będzie moda. Na co będzie moda? Dobra, no to co? Ja chyba to przewinę i widzimy się, jak będzie kolejna moda. Dobra, mamy kolejny temat. Kolejną modę. Gra budownicza puzzle. Problem jest taki, że nie mamy ani gry budowniczej, ani puzzli. Wpadło nam 160 tysięcy z licencji. Bo gierka tam zarobiła. Dodatkowo kupili dwie kolejne licencje, więc idziemy cały czas do przodu. Jeśli chodzi o hajs. Więc tak, potrzebujemy gra budownicza 100 tysięcy, o Jezu. Kurde, czy ja nie dodałbym rady tutaj trzeciego biurka wrzucić? A, nie chcę tego. A, i zrobimy im pokój tutaj, że mogę sobie oglądać telewizor, zjeść coś i coś tam. O, da radę. Dobra, i mogą w trójkę to badać.
Tak więc niech sobie zbadają tą grę budowniczą. Wydaje mi się, że chyba szybciej pracują, jak pójdą sobie trochę pograć. Fajnie, bo jakby nam się udało jak najszybciej zrobić ten silnik. Ale no nie wiem, czy do 50 tygodnia się wyrobimy. Chociażby. Znowu oprocentowanie? A mamy kredyt jeszcze? Mamy 50 tysięcy. Dobra, spłacamy. U nas tu nie ma oczywiście. Ale to długo idzie, dobra. Widzimy się jak skończy to robić. O, 200 tysięcy mamy kolejne. Kozaczek, zasilnik. Dobra, mamy te badania pierwsze, czyli mamy grę budowniczą i musimy puzzle jeszcze zbadać. Tematy. P. Policja, polityka, puzzle. Dobra. Tak więc badanko, no to szybko akurat pójdzie. Ty, no to no 50 tydzień, ale nie zrobimy silnika jeszcze. No ale jest w miarę okej. No i dobra, lecimy, ten idzie tu. Ten też idzie tu. I tworzymy silnik. Mega Factory 3D. Gra budownicza. A tych puzzli w sumie nie musiałem robić, ale dobra. 150 tysięcy. O kurde. $10,000 koszt i udział w zyskach 30%. Czy to się zwróci? Prawdopodobnie tak. Dobra, robimy to. A ten ziomek sobie już bada kolejne jakieś cechy. Dźwięki 8-bitowe. Co, go, niech sobie bada. O, 126 tysięcy z kolejnego. Z kolejnej licencji przyszło. No te silniki to jest chyba najlepsza opcja. Do zarobku. Nawet nie musieliśmy brać kredytu. Ubezpieczenia antypirackie. 10 tysięcy sprzedanych kopii gry. Może jakąś grę spróbujemy zrobić, jak zrobimy ten silnik. Na tym silniku w sumie. No już też ktoś wydaje nowe silniki. Nie bierz udziału. Chociaż nie wiem, czy się wyrobimy tak naprawdę z nową gierką. Zobaczymy. Dobra, niech sobie idzie ten silnik. No bo ta obsługa myszki. 1986 rok. Dobra, silnik mamy gotowy. Więc jakieś zlecenia możemy porobić. O Jezu. Tylko ja nie wiem, czy oni będą w stanie to zrobić. O, to na pewno dadzą radę. 20 tygodni. Na spokojnie zrobią. Badania konsol. Równoważenie gry, wydajność, sterowanie. B+. Są chyba po prostu większe gry. Jak ja mam to odblokować? Nie mam pojęcia. Nie wiem, czy jest sens to badać póki co. Obsługa myszki sobie zbadamy. To się może przydać.
No ale dobrze, no tak, za taki jeden kontrakt będziemy mieli 100 tysięcy, więc jest okej. Jesteśmy w stanie na tym zarobić, na spokojnie. Kurde, nie wiem jak ja mam szkolić tych pracowników. Marketing, badania. Problem jest taki, że nie mam miejsca. 200 tysięcy, no jeszcze nie mogę. Jeszcze nie mogę sobie na to pozwolić. Jak pójdą pieniądze z jakiejś fajnej licencji, to sobie powiększymy nasze biuro. Się garaż w sumie. No zrób to, gościu. Dobra, mamy to. To może spróbujemy zrobić gierkę. Triple Eagle. Bieg docelowy. Co to jest? Budownicza, to dzieci. Puzzle. Budownicza. Nasz silnik. Bez licencji. No jest tylko komputer, nie? Aha, bo możemy kupić. Udział w rynku to ma najwięcej procent. 5 tysięcy tylko? Dobra, bierzemy. Okej. I teraz tak. Chronozir. Część fanów chciałoby więcej języków w Chronozir. Ta gra ma jakichkolwiek fanów? To jest gra budownicza, puzzle. Chyba bardziej rozgrywka. Długość gry. Właśnie tutaj nie wiem, dom na środku. Dla początkujących. I casual. Sprawdźmy. Grafika mniej. Dźwięki mniej. Gameplay i technologia mi się wydaje. Aha, nie mogę mieć tak dużo cech. Tego mi nie, to nie jest mi potrzebne. I to. Jeszcze coś. Muszę sobie zbadać większe gry. Bo to się raczej nie uda. Sprite wywalimy. No ale zobaczymy. Dobra, no to widzimy się na skończeniu tej gierki. Zobaczymy, jaka ocena wyjdzie. Dobra, skończyliśmy robić naszą gierkę. A to co? Jedziemy. Wydawca. To była gra budownicza, nie? Niestety moda się zmieniła. Już prawie drugi raz. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest 0 gier z tego gatunku. 10%. Nie, znowu mamy w topę. Nie wiem. Tworzenie gier w tej grze to jest tragedia. Dobra, tworzymy łatkę oczywiście. Wszystkie błędy usuwamy. No, raczej się ta gra nie zwróci, ani troszkę. Najgorsza gra roku. Nasza gra. Nie. Trzecia gra, najgorsza gra roku. To jest niemożliwe, żeby zrobić dobrą gierkę. Naprawdę. Nie wiem, co trzeba zrobić. Minus 170 tysięcy. Ta łatka to nawet nic nie da. Ale tragedia. Nie wiem, musimy zrobić jakiś kontrakt.
Bo jest ogólnie kryzys ekonomiczny. O, już nie ma. Akurat się skończył. Że nie było nowych kontraktów. Ciężko, powiem wam, ciężko jest. Ciężko się robi gierki. 13 tygodni, powinniśmy dać radę. No, na spokojnie. 337 tysięcy udział w zyskach. Ktoś kupił nasz silnik i sporo zarobił. Więc mamy kolejny hajsik. Ja nie wiem, jak się robi gry. Co my tutaj mamy? Nic ciekawego. No chyba skupimy się na silnikach póki co. Aha, to na takiej zasadzie działa, dobra, zawsze zapominam. O, czy jest sens? Aha, nie możemy już. No tak. Co my tu jeszcze mamy? 4 tygodnie, nie zrobimy tego, nie ma opcji. To co, no, czekamy chyba ewentualnie. Dajemy typów tutaj, wszystkich. Niech badają. Czekamy na kolejną modę i będziemy robić nowy silnik. Jakiś dowalony. Także to było na tyle i widzimy się w kolejnym odcinku. Elo.